Siemanko, dziska, z tej strony Metz, witam z kolejnym odcinku z przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdujemy się w Krakowie, żeby przebudować zespół Krakowi. Drużyna, która w obecnym sezonie znajduje się raczej w dolnych rejonach ligowej stawki, ale ma w miarę bezpieczną na tą chwilę przewagę nad strefą spadkową, więc spadek nie powinien im grozić, chociaż wiecie, jak to jest w Ekstraklasie. Tutaj spodziewa się tak naprawdę niespodziewanego, ale na pewno europejskie puchary im nie grożą. A jeśli chodzi o to, jaki tutaj mamy budżet, to całkiem przyzwoity, 4 miliony. Tutaj postanowiłem grać skrzydłami, bo to myślę będzie odpowiednia taktyka do Krakowi. Trenerzy jak na Ekstraklasę w miarę przyzwoici, chociaż tutaj nie można poszaleć ze względu na ograniczenia budżetu. Jeśli chodzi o skład Krakowi, to nie jest idealnym odzwierciedleniem tego, co jest w prawdziwym życiu, no bo nagrywałem to jeszcze tuż przed tymi aktualizacjami odnośnie końca okienka, więc tutaj nie wszyscy piłkarze się pojawili, ale myślę, że te transfery, których dokonam, w pełni to zrekompensują. Sukces krajowy myślę, że da się spokojnie wykonać. Po zatrudnieniu trenerów jeszcze ten nasz budżet spadł, więc musimy sprzedawać jak choćby Kakabadze do Karamguruk za 1 250 000. Mamy tutaj kolejne pieniądze do budżetu i możemy trochę więcej wydawać. Rasmusena sprzedajemy za to do Basha Kshehiru za 1,5 miliona, akurat nie był w moich planach na podstawowy skład, więc lepiej go było sprzedać. Jugasa do Utrechtu za 800 000, powoli zbieramy te pieniądze, żeby móc przeprowadzić interesujące ruchy transferowe. Pierwsze miejsce za to w turnieju przedsezonowym, no nareszcie udało mi się taki turniej wygrać. No bo to w ostatnim czasie, no nie najczęściej, rzadko dość mi się udaje. No i dostaliśmy dzięki temu nagrodę przedsezonową. A nasz budżet w tym momencie ile będzie wynosił? 7 milionów, prawie 8, więc można poszaleć. Jeszcze sprzedajmy Jabłońskiego do Winterthur za 600 000, więc kolejne pieniądze wpływają na nasze konto. No i teraz już mamy ponad 8 milionów. Więc delikatnie mówiąc, czas na zakupy, bo mamy co wydawać. Na pewno potrzebujemy trochę lepszego bramkarza. Przydałby się nam piłkarz na prawą stronę obrony. Do tego nie pogardziłbym kimś na środkową pomoc ofensywną. Lotka. Niecałe 2 miliony zamienia rezerwy Borussii na Krakowie. Taki dość nietypowy ruch transferowy, ale miejmy nadzieję, że dla niego to będzie w miarę dobry transfer. Raja Ram, kupiony za 2 miliony z Uniwersytet Krajowa. Overall na start może nie fenomenalny, ale da się z niego coś wyciągnąć. Ma Nea na prawą obronę, 1,5 miliona, Szczefer Klusz. No jak widać, ten rumuński rynek w tym momencie jest dla nas wręcz stworzony. Mistrati, przeczytajmy tylko to, bo przyreszcie mogę sobie połamać język. Miejmy nadzieję, że ten piłkarz też na środkowej pomocy ofensywnej odnajdzie się jak złoto. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Lotka z dużym potencjałem rozwojowym, oby pokazał swój potencjał w Ekstraklasie. Naszym rywalem w pierwszej kolejce jest Warta. Drużyna w dość ciekawym ustawieniu, która potrafi sprawiać niespodzianki, więc musimy się mieć cały czas na baczności, żeby w tej pierwszej kolejce nie pogubić punktów, bo nasz podstawowy skład jest lekko zmęczony. Warta atakuje i prowadzi. Weimann niestety dobrze to wykorzystał i 26 minuta i poznaniacy na prowadzeniu. A my dokonujemy zmian, bo niektórzy piłkarze to już delikatnie mówiąc oddychają rękawami. No i mamy rzut wolny dla Warty, centra. Nie ma strzału, wybijamy piłkę, ale to niestety Warta zwycięża w pierwszej kolejce po bramce Weimana. Saka do Liverpoolu, Rodrigo do Arsenalu i Gavi do Paris Saint-Germain. To były najgłośniejsze transfery lata, jak widać w Europie sporo się działo. U nas również, no ale jednak za zdecydowanie inne pieniądze i cieszmy się z tego, co mamy. No i jak widzimy, piąte miejsce po 10 kolejkach. 4 punkty straty do Legii Warszawa, więc tragedii nie ma, jeśli chodzi o stratę do lidera. Gdy popatrzymy na samo dno ligowej stawki, to widzimy tam Koronę Kielce, 3 punkty na koncie, więc na razie kompromitujący rezultat, a nasz podstawowy skład fajnie się rozwija. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, bo jest dość proste do wykonania, a może przynieść fajną poprawę ocen menadżera i trafi nam się tutaj taki Kamil Baran, prawy obrońca. Gdybyśmy nie mieli Manei, no to myślę, że wskoczyłby do podstawowego składu, ale jednak rumuński obrońca jest w tym momencie o klasę lepszy. No i niestety Baranowi to nie grozi, ale nam za to udało się wykonać zadanie. No i widzimy tutaj Michał Stachera, będzie miał zmienioną pozycję z prawego pomocnika na środkową pomoc ofensywną, 4 miejsce po 20 kolegach, 7 punktów straty już niestety do Legii Warszawa, 5 do Lecha Poznań, Zagłębie Lubin na 3 miejscu, 1 punkt straty, więc tutaj tragedii nie ma. A gdy spojrzymy na dno, widzimy tym razem Puszczę, 10 punktów na koncie, więc nie poczynili progresu, za to nasz podstawowy skład sami widzicie, jaki czyni. No i koniec zimowego okna, nie mieliśmy pieniędzy, więc nie wydawaliśmy, a w Europie najgłośniejsze ruchy transferowe to Robertson do Real Madrid, Buongiorno do Real Sociedad i Ake do Lipska. No jak widzimy, pierwsza runda Pucharu Polski bez nas, bo na szczęście nie musieliśmy tutaj grać. Następnie pokonujemy Wartę i jest zemsta za pierwszą kolejkę i gramy z Rakowem i przegrywamy po karnych. No i niestety półfinał Pucharu Polski, no nie jest dla nas wielki zawód. Ale jesteśmy za to liderem w Ekstraklasie, 64 punkty na koncie, jak widzimy 6 przewagi nad Zagłębiem.
Oj, jeszcze więcej nad Legią, aż 8, więc to wszystko układa się po naszej myśli. Zaledwie 4 kolejki do końca i jesteśmy na pole position, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo. Kamil Glik stracił miejsce w podstawowym składzie, ale niestety jego overall już nie pozwala na grę. W ostatniej kolejce wygrywamy z Górnikiem 2-0, co oznacza, że Krakowia zostaje mistrzem Polski. 71 punktów na koncie, drugie miejsce Zagłębia Lubin, trzecia Legia Warszawa, no dość niespotykana tabela, jeśli chodzi o jej Sports FC 24, czwarta Pogoń, piąty Lech, szósty Raków Częstochowa, a na trzech ostatnich miejscach Korona, Puszcza i Widzew Łódź. Królem strzelców Josue z Legii, 19 bramek. No rzadko się zdarza, żeby akurat SPO był królem strzelców. Musiolik najlepszym asystentem, dla odmiany napastnik, a Lotka z największą ilością czystych kąt pokazał klasę. Potrafił już występować w rozgrywkach Bundesligi w barwach Herty, a jak widać Ekstraklasa no zdecydowanie go nie przerosła i pokazał się z naprawdę fenomenalnej strony i po takim sezonie zdecydowanie groziłby mu transfer do lepszego klubu. A tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład: Atanasow 74, overall Manea 73, no fantastycznie wygląda Rakoczy 71, Lotka 72, no postępy piłkarzy są naprawdę imponujące. No i zobaczmy, kto ma najwięcej występów dla naszej drużyny, uszeregujmy to zatem odpowiednio. Lotka, Manea, Gita, Atanasow, Bajaram, Mistrati, Makuch i to tyle. W bramka rządzi Makuch, drugi Bajaram, a trzeci Mistrati. Jeszcze asysty. Najlepszy Bajaram, drugi Atanasow, a trzeci Mistrati i Rakoczy ex aequo. No i ocena menadżera 91. Na sam koniec nie ma prawa dziwić. Krakowie naprawdę zagrała świetny sezon. Wiadomo, szkoda porażki w ćwierćfinale Pucharu Polski, ale i tak udało się spełnić cel zarządu. I teraz zobaczmy puchary europejskie, czyli te, których zwycięstwo nie groziło, do tego Lech z Pucharem Polski. Super Puchar Europy dla Manchesteru City, pokonali Sevillę. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, triumfuje Aston Villa, czyli klasyczny zwycięzca. Liga Europy dla Bayeru Leverkusen pokonali Villarreal i Liga Mistrzów dla Bayernu Monachium pokonali w wewnątrzniemieckim finale Lipsk. Finał Pucharu Polski dla Lecha Poznań, ale za to Mistrzostwo Polski dla Krakowi. Fantastyczny sezon drużyny pasów. No jedynie szkoda doświadczonego i zasłużonego dla polskiej piłki Kamila Glika, którego overall leciał niestety w tym sezonie w dół na łeb, na szyję. No i na sam koniec skończy na ławce rezerwowych, wygryzł go choćby Hoskonen. No, co by nie mówić, no Glik ma już swoje lata i jeśli chodzi o EA Sports FC 24, no to jego overall niestety będzie cały czas spadał. No i nawet na przestrzeni jednego sezonu spadł do tak niskich wartości, że nie było szans, żeby występował w podstawowym składzie. Od kiedy go tam odstawiłem, to nasze wyniki się poprawiły. No i co? No i na koniec wszystko zakończyło się tak, jak powinno, czyli zdobyciem tytułu Mistrza Polski. W Pucharze Polski dotarliśmy do ćwierćfinału, więc też wstydu nie było, ale pewien jednak niedosyt pozostał. Bo gdy robisz taką przebudowę w Ekstraklasie, zawsze chcesz zwyciężać na wszystkich możliwych frontach na rynku krajowym. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!